prawda? No, bez kierunku, ładnie, ładnie. Jaki ty przykład dajesz? I proszę państwa, rzeka Warta. Trudno się. No, na szczęście jestem drugi. No cóż, nic na to nie poradzimy. Dokładnie za 500 metrów mamy parking. Mam nadzieję, że bateria nam wytrzyma. GoPro, żeby wam to pokazać. Siemaneczko, witam was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, jestem w samochodzie osobowym, a nie ciężarowym i moglibyście pomyśleć, że wracam do domu po trasie, a jednak wyjeżdżam w trasę. Zobaczcie, jestem popakowany, z tyłu widzieliście też moje zakupy, pościel i tak dalej. Wszystko jedzie do ciężarówki, bo wyjeżdżamy w trasę. Tamten vlog zakończył się rozładunkiem. Wróciłem do domu, wypoczywałem, było weselichowy weekend. Dzisiaj mamy, słuchajcie, środę. No i co? No i ruszam na bazę, słuchajcie, ruszam na bazę. Dosyć długo wolnego, dosyć długo, bo słuchajcie, wróciliśmy w piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, no i dzisiaj środa, wyjazd, także... A nie, chyba w czwartek wróciliśmy. Tak, słuchajcie, w czwartek wróciliśmy, przepraszam. Wróciliśmy w czwartek, bym się pomylił. Cały piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, wolne. Czyli no ponad normę, że tak powiem, bo zazwyczaj bywało to trochę inaczej, choć i tak to nie był urlop, po prostu wolne po długim wyjeździe, bo trwającym no ponad 2 tygodnie, prawie 3 tygodnie w trasie. Może trochę zmęczyć, naprawdę po tamtej trasie wróciłem zmęczony. 2 dni to z życia wyjęte tak naprawdę, po tak długiej trasie nikomu nie życzę takich tras, chociaż da się do tego przyzwyczaić, bo sam jeździłem w systemie 3x1 jeszcze w czasach, kiedy jeździłem busem. Także da się, wiem, że się da, ale zmęczenie jest. Słuchajcie, jedę na bazę, wpakuję się w auto, podlecę jeszcze do biura, zostawię samochód, wrócę do ciężarówki, znaczy ktoś mnie pewnie podrzuci i ruszamy w trasę. A co będzie się działo w trasie, to na pewno zobaczycie, bo postaram się dla was coś tam ponagrywać. Także słuchajcie, lecimy do Mieczysława. I jak widzicie, jesteśmy już w kabinie ciężarówki. Loguję właśnie kartę, wpis manualny i za chwilę startuję. Jeszcze kasuję przebiegi, jeżeli chodzi o trasę. Zawsze lepiej pokasować i mieć świeże dane. I już teraz w ruchu, można lecieć, słuchajcie, na załadunek 234 km do miejsca załadunku. Słuchajcie, standardowy wyjazd, jeżeli chodzi o załadunek, to tutaj okolice Opatówka, w stronę Anglii oczywiście rozładunek. W Anglii podobno mamy mieć jeden rozładunek, ostatnio mieliśmy 3. To w tym okresie mniej więcej od maja, mniej więcej, może do października. Mamy taką stałą robotę, którą robimy tutaj generalnie z Polski i zawsze mamy wyjazd do UK, także słuchajcie, no i tym razem się to trafiło. Także ja spokojnie sobie lecę. Kurde, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że nie vlogowałem 5 dni. 5 dni wolnego i 5 dni bez vloga tak naprawdę. I powiem wam, że aż dziwnie mi się gada, naprawdę. Jestem, nie dość, że jestem zadowolony z tego, że wyjeżdżam w trasę. Może nie dlatego, że opuściłem dom czy coś, bo w domu to mógłbym siedzieć i siedzieć, ale wiecie, gdzieś tam już korciło coś tam pojeździć, pocofać w ramkę i tak dalej. No, brakuje tego, gdzieś tam człowiek jak się przyzwyczai i spędzi w tej trasie, no powiedzmy sobie uczciwie, większą część miesiąca w trasie, to rzeczywiście może się człowiek przyzwyczaić i gdzieś tam może tego brakować, szczególnie jak ktoś lubi jeździć i lubi to, co robi, to rzeczywiście może tego gdzieś tam brakować. I u mnie rzeczywiście czasami tak jest, że siedzę w domu i mówię, kurde, ale już by wyjechał. No i to już tak było, ten czwarty, piąty dzień, to gdzieś tam z tyłu głowy, mimo potężnego zmęczenia po powrocie z dłuższej trasy, to już gdzieś tam to w głowie się działo, żeby gdzieś tam pojeździć. Standardowo brak nagrań na załadunku, bo trwał ekspresowo, no co mam tu dużo gadać, po prostu czasami nie ma czasu na jakieś tam nagrywki, a ja jeszcze musiałem tutaj się, że tak powiem, powprowadzać jak zwykle, wiecie, dokańczam pewne rzeczy, typu jakieś tam chowanie do szafek, różne rzeczy już na załadunku, no i
wtedy też nie ma czasu na nagrywki. Ale słuchajcie, załadowałem, tutaj nie ma co się rozwodzić nad tematem. Załadowałem i słuchajcie, lecimy w stronę Świecka, teraz w stronę w sumie Poznania, do Dwójki i później słuchajcie, Dwójeczką na Świecko, na Świecku zrobimy shower Mieczysława, prawda? No, bez kierunku, ładnie, Adrian, ładnie. Jaki ty przykład dajesz? No, ale co? Co, na Świecku zrobimy showerek Mieczysława, może nawet swój zrobimy. Później co? Dokupimy jeszcze pewne rzeczy, jakieś tam jedzonko, nie jedzonko, coś tam się jeszcze poogarnia. I myślę, że Mischendorf, albo nawet za Mischendorf plan jest, żeby to zrobić, bo napięty jest grafik co do roboty, ze względu na to, że dzisiaj jest środa, a na piątek w Anglii mamy rozładunek. Także jest co robić, trzeba gonić. Co prawda rozładunek jest na późniejszą godzinę, w piątek, także tam się pewnie uda i tak to zrobić. No ale wiadomo jak jest, gdzieś się trafi korek, gdzieś jakaś zwężka i już te piękne kilometry, które mogły być piękne, nie są tak bardzo ładne, jak by mogły być. Także słuchajcie, no co, cisnę, będę się do was odpalał. O, już coś słyszę w szafce, mi lata, coś jest źle ułożone, ach, jak zwykle. Dobra, lecimy i jak coś tam będę dla was miał, to się będę do was odpalał, oczywiście. Odpalam się tutaj do was, bo wcześniej ta jazda, kurczę, tą landóweczką to była taka, ach, nie lubię tutaj, bo tutaj w stronę tego Poznania, no jest kawałek drogi, no i takimi drogami się jedzie, wiecie, a to rondo. No ja w tym samym także. No, także... No dobrze, do Poznania dzisiaj spokój. Także słuchajcie, taką dróżką się jedzie, co chwilę rondo, co chwilę jakieś skrzyżowanie. Trzeba uważać, przez jakieś wioski, miasteczka się przejeżdża, pasy, światełka, no takie wiecie, niezbyt taka komfortowa jazda, tak? Fajnie się, wiecie, załadować i wjechać na autostradę i jechać. Szczególnie, że tutaj no, nie ma co pokazywać, ani co oglądać. Pola, łąki i tak dalej. Nic się kompletnie nie dzieje, także no, ta jazda jest taka strasznie uciążliwa dla mnie. Ja mogę jeździć landówkami, ale jak są jakieś fajne widoki, to wtedy mi to kompletnie nie przeszkadza, ale jak jest taka droga, no jak tutaj, no to średnio mi się to widzi. W ogóle słuchajcie, za oknem wszystko żółknie do tego stopnia, że naprawdę wody brakuje wszystkim, i roślinom, i kurde, drzewkom, wszystkim, bo po prostu wszystko co rośnie potrzebuje tej wody, a widać, że jej strasznie brakuje. Na załączonym obrazku widzicie, no kurczę, masakrę po prostu, to powinno być wszystko ładnie zielone, zazielenione, a to jest, kurczę, żółknie. Ale też na polach wszystko złocieje, bym powiedział, bo niedługo żniwa, zacznie się sezon, gdzie na drogi wyjadą rolnicy, którzy będą ciężko pracować. No, a mam troszeczkę utrudniać tą pracę, chociaż ja rozumiem. Dzisiaj jechałem, słuchajcie, za ciągnikiem, za 60-tką, która, powiedzmy sobie uczciwie, no nie jechała zbyt szybko i jechała centralnie przede mną i nie miałem jak je wyprzedzić, bo sprzeciwka jechało dużo ciężarówek, samochodów osobowych i taki, wiecie, no dosyć konkretny ruch. I słuchałem właśnie tak na radiu, co tam panowie rozmawiają, no to dużo osób właśnie przeklinało, że ci rolnicy wyjeżdżają, kurde, ale tak z drugiej strony takiego, brakuje takiego zrozumienia, że jednak no, oni też muszą dojechać jakoś do pola i tak dalej. To jest jakby w pełni powinno się to zrozumieć. Ja to może rozumiem dlatego, że też gdzieś tam w małej części może i mnie to dotyka, gdzieś tam może po jakiejś rodzinie i tak dalej, więc wiem jak to mniej więcej wygląda. Ale i też rozumiem to, no bo przecież każdy też tym sprzętem musi dojechać. To, że to jest wolny sprzęt, no ale on też musi gdzieś tam być przetransportowany. No i o ile to jest, wiecie, tam do kilku kilometrów, no to jeszcze człowiek idzie to wytrzymać, tak? Po prostu pan sobie dojedzie do pola, czy tam z pola wróci na gospodarstwo,
no to trzeba to jak najbardziej zrozumieć, tak? I tyle. Także, o, tutaj zobaczcie, już coś skoszone jest. Na zielono. Ktoś na zielono wykosił. O, coraz częściej będzie widoczne wykoszone pola, chociaż kurczę, no jest dopiero czerwiec, nie? Końcówka czerwca, no żniwa to jeszcze taka końcówka, znaczy żniwa to są też chyba, tak mi się wydaje, że zależy od regionu, tak? W tym jednym regionie szybciej wszystko dojrzeje, a w drugim później, tak? Bo tam przykładowo do siewu była pogoda marna i tam ktoś czekał, albo też tam, albo te deszcze, które na które wszyscy czekali, tak? Że nie ma deszczu, te rośliny nie rosły, później jak tam dostały tej wody, no to coś tam podrosły i w jednym regionie, no rzeczywiście było więcej tej wody, w drugim mniej, no i to tak, wiecie, te żniwa w różnych rejonach nieróżnie się odbywają, w różnych terminach, tak? Przejeżdżamy przez mostek i proszę Państwa, rzeka Warta za oknem. Bardzo ładny widok. Ale by się pokąpał, wskoczyłby do tej zimnej wody. Czy już może jest nawet ciepła, ale na pewno by się człowiek fajnie schłodził. I wjeżdżamy, słuchajcie, na autostradę numer 2. Tak jest. Będziemy jechać teraz do Świecka. To mi się podoba. Bardzo ładnie. Teraz tylko prościutko na Świecko. Jesteśmy na wysokości Poznania. Tutaj też zjeżdżaliśmy w ostatniej trasie w stronę miejscowości Gątki, gdzie mieliśmy rozładunek w ostatnim vlogu. Także mniej więcej powinniście kojarzyć już okolice z poprzedniego vloga. Tam zjeżdżaliśmy na S11. Następnie pojedź autostradą. Tak, tam zjeżdżaliśmy na drogę S11 i później drogą S11, proszę Państwa, prosto praktycznie na rozładuneczek, a teraz prosto na Świecko. Tak jest. Odwala mi, tak wiem. I 9 zł na tempomacie. 9 zł. Na Świecku muszę jeszcze dokupić palet, bo w ostatnim rozładunku tutaj właśnie w miejscowości Gątki te palety zostały niektóre odrzucone. Za głupoty, powiem wam, ale zostały odrzucone, no i muszę je po prostu dokupić. Tam mi nie wymieniono, a tu muszę je dokupić. Zobaczymy, czy będzie otwarte. Dzwonię do spedytora i jeżeli po prostu będzie zamknięte, to lecimy dalej. Najwyżej w tym kółku nie będę miał wymian palet. Trudno się mówi. Tutaj na Google Maps ustawiłem sobie cel Świecko i mamy 111 km i godzinę 36 na tacho. Także lecimy na Świecko. Już nigdzie po drodze się nie zatrzymujemy i tam na Świecku ogarniamy tankowanko, zatankujemy kotły obydwa do pełna, chłodnie, AdBlue i lecimy na myjnię. Tak, dokładnie tak, polecimy sobie, jeszcze umyjemy zestaw, no i co, i po myjni lecimy prosto na Niemcy. Dzisiaj jest środa, więc taki dzień ani to wyjazdowy, ani powrotowy. Ja myślę o tym Mischendorfie, on i tak będzie zapchany, ale może się uda tam zaparkować. Ewentualnie dalej, w ogóle fajną opcją byłoby stanąć na tym parkingu, na którym jechaliśmy w stronę kraju. To jest jakby Magdeburg od strony Hanoweru, tak jakby jadąc, co nie? Zaczyna się Magdeburg. No i tam fajnie by było stanąć, to już by były takie rozsądne kilometry. Ta trasa by się fajnie podzieliła na dwa, że praktycznie byśmy mogli stanąć jutro nawet na Transmarku, tak? Bo tak to nie ma sensu gonić tam nie wiadomo jak. Bo jak staniemy na Mischendorfie, to no to Kalken, tak? To jest znowu takie, no nie wiem, no dla mnie najbardziej rozsądną opcją to by było pojechać dalej niż Mischendorf, ale na ile czas pozwoli, na ile czasu zostanie, na ile kilometrów to się okaże, no już po myjni, tak? Za oknem ostatnie promienie widnego nieba. Ale słuchajcie, dojeżdżamy do Świecka, to jest najważniejsze. Zostało mi 34 minuty
dokładnie na Tacho, do kolejnej tak naprawdę pauzy 45, którą będę musiał zrobić. Myślę, że się uda ją zrobić podczas jakiegoś mycia Mieczysława, o ile się uda umyć. Mam nadzieję, że też nie będzie dużej kolejki. No i w końcu zlikwiduję ten cmentarz z tej szyby, bo jest naprawdę no nieźle zapełniony. Trochę tych grubowców jest. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy, co z tego będzie. No i tak naprawdę za chwilę będziemy na Świecku. Pierwsze to tankowanie. To jest najważniejszy element. No i trzeba pamiętać o tych paletach, które muszę dokupić, których nie dostałem na ostatnim rozładunku. I jeszcze tylko dorzucę, że zostało mi 2 godziny 50 minut łącznego czasu, jakbym chciał pójść na dychę, tak? Czyli jeśli bym teraz zrobił 45 w tym momencie, no to jeszcze 2 godziny 50 minut dostaję dodatkowego czasu. Nawet w nocy mała kolejka, kurde. No ale na szczęście jestem drugi do tankowania. Ale dobrze się w porę kapnąłem, słuchajcie. GoPro nie nagrało mi dźwięku, jak wyjeżdżałem tam ze stacji i powiedziałem wam, że potankowałem. Weszło 986 litrów diesla i 15 litrów AdBlue. A teraz wjeżdżam na myjnię. Niestety palety są zamknięte, więc paletek nie będzie na tej trasie. Także no cóż, nic na to nie poradzimy. Ale słuchajcie, wjeżdżamy na myjkę i mam nadzieję, że się uda. Jak jechałem w tą stronę, były 2 stanowiska czynne i na 2 było zajęte. Zobaczymy, jak jest teraz. Jedno stanowisko czynne. No jest pusto, dobrze, elegancko. I proszę państwa, właśnie wyjeżdżam z myjni. Trafił mi się właśnie zespół, ten, który ja bardzo lubię. W sensie takich dwóch panów tutaj pracuje, którzy już mówiłem wam kilka razy, że widać, że przychodzą pracować, a nie tylko aby szybko. No i słuchajcie, dokładność no jest naprawdę dużo, dużo, dużo fajniejsza. No, bo warto pochwalić, nie wiem jak mają na imię, ale tutaj ci panowie, dwóch takich panów, którzy nie wiem, oni są chyba na tej samej zmianie cały czas we dwóch, jakby w zespole. Bo już któryś raz po prostu na nich trafiam i naprawdę robią robotę. I przekraczamy granicę, na granicy czyściutko, puściutko. Także za chwilę mijemy most, Odrę i ogień i pedał w podłogę, sandał w podłogę, lecimy pełnym ogniem. Muszę wam powiedzieć, że teraz podróżuję sobie właśnie dwunasteczką w stronę Berlina. No i chcę wam powiedzieć, że no, parkingi są nieźle zawalone. Niestety miejsc nie ma. Jest to spowodowane na pewno tą zwężką, która jest na, no możemy powiedzieć, na granicy, a bardziej tutaj już za mostkiem. Niestety wiele osób myśli, na przykład jadąc wieczorem, że lepiej to zrobić późnym wieczorem lub nocą, jak ja to teraz zrobiłem, żeby nie jechać jutro w ten najgorszy ruch przez tą zwężkę, na której po prostu są mega korki. Także no nieźle. Wiele osób właśnie z tą myślą przekroczenia granicy jechało. Pierwszy raz Tchow, który był tutaj zaraz za granicą, był zawalony, gdzie on zazwyczaj jest pusty, tam po kilka ciężarówek stoi, a on był zawalony. Później są 2 dzikusy, które były kompletnie zawalone. No i tak się zastanawiam, kurde, czy ja znajdę miejsce na Mischendorfie, albo gdzieś tam nawet, jakbym nawet do tego Magdeburga doleciał, to czy coś będzie, nie? Ach, kurde, nieźle. No ale spróbuję, wiecie co, jeżeli będę w stanie i będę miał siły, to spróbuję ten Magdeburg zrobić. Bo z tego co pamiętam, wtedy no, ostatnim razem jak wyjeżdżaliśmy w trasę z tym samym, ten sam ładunek tak naprawdę widzieliśmy w to samo miejsce. Znaczy państwo docelowe niech będzie to samo, bo samo miejsce może być inne. Znaczy jest inne, o, w ten sposób.
i wiem, że mój kolega, ja wtedy jakoś tak chyba nie wytrzymałem, zatrzymałem się właśnie na Mischendorfie, ale czas by nam pozwolił i mój kolega pojechał dalej i stanął gdzieś na Magdeburgu. On miał ten sam czas, te same kilometry i tak dalej, wszystko to samo. No i on doleciał do Magdeburga wtedy, a ja po prostu też bym pewnie doleciał, ale no i po prostu nie miałem siły, tak? Powiem wam, że tą dziesiątkę to ładnie rozkopali. Zobaczcie, co się dzieje na nawigacji. Na linii życia macie tutaj po prawej stronie te pomarańczowe jakby kropki, to są wszystko roboty i zwężki. I długości ich są mniej więcej po jakieś 5 do 10 km, tak na oko. Więc łącznie z tą, którą teraz jadę, to jest 3. Na samym odcinku na drodze numer 10, czyli wygląda to całkowicie nieciekawie w dzień. Nawet nie chcę myśleć. Dokładnie za 500 metrów mamy parking. Mam nadzieję, że bateria nam wytrzyma w GoPro, żeby wam to pokazać, co tutaj będzie się działo. Czy uda się zaparkować? Sprawdzamy to. A światełkami sobie błyskają panowie. Tutaj busikiem mnie brał. Chyba też będzie chciał na ten parking zjechać, coś czuję. Bo się będzie chował za mnie. A też chyba zjeżdża. A zobaczymy, co tutaj, co ten parking pokaże. Kurde. Jesteśmy przed Magdeburgiem. Do Magdeburga jeszcze jest kawałek. Magdeburga może być jakieś 30-40 km. No ale już ja nie dolecę, niestety. No. Żeśmy chyba poparkowali. Znam ten parking, powiem wam, znam ten parking. Staliśmy na nim kiedyś. Nagrywałem na nim vloga kiedyś nawet. On tu jak się na osobówkach tak ustawię. O tej porze to będzie lipa, no. Jutro musiałbym wstać tutaj do godziny 11 prawie. Ale tu za dupami. Dlaczego bym się miał nie ustawić? Widzę, coś kolega będzie chyba kombinował, ale jeszcze nie wiadomo co. Chyba po kombinacjach wielkich się udało. Wyjechał ktoś na nocne czuwanie i mi zostawił rajkę, ale musiałem się mocno nakombinować. Tu bardzo blisko krawężnika. No ale się udało. Dobra, jeszcze chyba mogę trochę cofnąć. Tak, jeszcze trochę tutaj do tyłu. Żeby tam za bardzo z przodu nie wystawiać, żeby kurde mi ktoś lusterek nie pobrywał. I będzie git. Nie wiem, czy coś będziecie widzieć, ale tak jak widzicie tam w oddali te naczepy, to my tamtą drogą przyjechaliśmy i powiedziałem, że tam może za dupami stanę, ale niestety tam jest tak wąsko, że nie ma szans, nie ma szans tam stanąć za dupami, więc przejechałem do końca, tak jakby już do wyjazdu i skręciłem w tą drogę, która jest przede mną. Błysnę tutaj długimi. W tą drogę, która jest przede mną.
No i tutaj pan wyjechał na nocne czuwanie. Widziałem właśnie, że się szykuje i będzie wyjeżdżał. Także udało mi się tutaj tą miejscówę ogarnąć. Zakończamy Tacho. Czekajcie, muszę tutaj jeszcze tak. Pauza, ok. Wpisz kierowca 1. Kraj zakończenia Niemcy. Wpis zachowany. Udało się. A mi na dzisiaj nie pozostało nic więcej, jak tylko podziękować wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli wam się podobał, to standardowo zostawcie łapę do góry, komentarz. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Cześć!